witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam naszego gościa, proboszcza tutejszej parafii, Kazimierza Wyrwę, który dokona poświęcenia budynku. Witamy księdza prałata. Ustaliłem z księdzem proboszczem, że na początku ja wygłoszę kazanie. Wobec tego, jeśli Państwo pozwolą, przekażę kilka słów związanych z tą uroczystością. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, drodzy studenci. Uroczystość taka jak dziś jest dla środowiska fizyków i astronomów Uniwersytetu Jagiellońskiego uroczystością bardzo znaczącą i rzadką. Spotyka nas średnio co około pół wieku, gdy przeprowadzamy się do nowej siedziby, aby lepiej w lepszych warunkach pracować, wykonywać swoje obowiązki dydaktyczne i naukowe. Zastanawiałem się, jaką myśl, jakie przesłanie przekazać Państwu w tym dniu i doszedłem do wniosku, że najlepiej zrobię, jeśli skorzystam z przekazu mistrzów. Na dzisiejszy poranek wybrałem słowa naszego rodaka, świętego Jana Pawła II, na które natrafiłem w zbiorze jego przesłań na temat prawdy i wolności. Posłuchajmy. Alma Mater Jagiellonica. Określenie to stosuje się także do uczelni i ma głęboki sens. Mater, matka, czyli ta, która rodzi, która wychowuje, kształci. Uniwersytet ma w sobie podobieństwo do matki, do macierzyństwa. Podobny jest do niej przez troskę macierzyńską. Ta troska jest natury duchowej. Rodzenie duszy do wiedzy, do mądrości, kształtowanie umysłów i serc. Jest to wkład w niczym nieporównywalny. Ja osobiście, mówi Jan Paweł II, po latach widzę coraz lepiej, jak wiele uniwersytetowi zawdzięczam. Zamiłowanie do prawdy, wskazanie dróg jej poszukiwania. Wielką rolę odgrywali w moim życiu wielcy profesorowie, których miałem szczęście poznać, mówi Jan Paweł II. Ludzie, którzy wielkością swego ducha ubogacili mnie, i nadal ubogacają. Nie mogę oprzeć się potrzebie ducha, aby przynajmniej niektórych z nich wymienić po nazwisku. I wymienia tu profesorów polonistyki, teologii, a my wspomnijmy tylko nazwiska tych profesorów, którzy działali po II wojnie światowej. Tadeusza Banachiewicza, Jana Weissenhoffa, Henryka Niewodniczańskiego, czy młodszych profesorów Jerzego Rajskiego, Andrzeja Hrenkiewicza, Adama Strzałkowskiego. Jak wiele treści, jak wiele osób kryje się w tym określeniu Alma Mater. Podstawowym zadaniem uniwersytetu jest wykształcenie umiejętności poszukiwania prawdy, mówi Jan Paweł II. Począwszy od praw najprostszych dotyczących zjawisk materialnych i żywych organizmów, czyli tego, czym my się głównie zajmujemy, poprzez bardziej skomplikowane, jak prawa rządzące poznaniem, życiem społecznym, posługiwanie się wiedzą aż do praw najgłębszych, odnoszących się do ludzkiego działania i wartości, które inspirują pracę jednostek i wspólnot. Ludzkość potrzebuje katedr prawdy. Uniwersytet jest kuźnicą wiedzy, a jego pracownicy muszą kierować się w swym działaniu uczciwością intelektualną, dzięki której można odróżnić fałsz od prawdy, część od całości, środek od celu. Na tym polega istotny wkład w budowanie przyszłości opartej na trwałych i uniwersalnych wartościach wolności, sprawiedliwości i pokoju. Ten bardzo ważny wątek pracy i tworzenia w warunkach wolności wspaniale podsumowuje w jednym ze swoich kazań ksiądz profesor Michał Heller. Mówi, nauka o wolności jest jednym z zasadniczych elementów chrześcijańskiej nauki o człowieku. Nie tylko ma on wolną wolę i co za tym idzie,
ponosi odpowiedzialność za każdy swój czyn. Człowiek jest wolny także w tym znaczeniu, że rodząc się, jest jakby nie w pełni stworzony. Wykończanie dzieła jego własnego tworzenia zostaje mu powierzone jako zadanie. Człowiek jest wolny, to znaczy w każdej sytuacji życiowej może być lepszy niż jest. Ludzka odpowiedzialność mierzy się nieurzeczywistnionymi możliwościami, a wartość człowieka tymi możliwościami, które zamienił w rzeczywistość. Wszystkim Państwu życzę, aby tych możliwości zamienionych w rzeczywistość w tej nowej siedzibie wydziału było jak najwięcej. Dziękuję Państwu. I proszę księdza prałata o kontynuowanie uroczystości. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Drodzy bracia, drogie siostry, panowie i panie, zjednoczeni w tym wspólnym spotkaniu, myśli i serca kierujmy ku Bogu. Na początku wysłuchajmy tekstu Ewangelii Chrystusa, zapisanej u świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych moich słów słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę, spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku, spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczenie w piśmie. Moi drodzy, na podstawie tych słów można powiedzieć, że w życiu tym materialnym, bytowym i w życiu duchowym człowieka są pewne analogie. Tak jak ten budynek, te budowle zbudowano na, ufam, mocnych fundamentach i starano się, aby te fundamenty były tak mocne, by on mógł przetrwać wszelkie nawałnice. Tak, moi drodzy, trzeba pamiętać, że ta budowla to nie wszystko. Ten dom, w którym jesteśmy, to równocześnie jesteśmy my. To jesteście wy, którzy tu stanowicie wspólnotę, którzy tutaj realizujecie zadania związane z waszym życiowym, naukowym powołaniem. I otóż, moi drodzy, fundamentem tej ludzkiej wspólnoty, tego ludzkiego domu, ma być nic innego jak Bóg i Boże wartości. Życie człowieka w Ewangelii jest porównywane albo do drogi, albo do budowania. Budować trzeba zawsze na skale, na mocnym fundamencie, na mocnych wartościach. O tym pamiętajcie. Tego, w jaki sposób szczęście, aby przyszłe pokolenia też umiały budować na trwałym fundamencie Bożych wartości. Wy tym bardziej, jako specjaliści w tak zwanych naukach ścisłych, dotykacie w sposób szczególny świata przyrody, ale poprzez ten świat przyrody
dotykacie równocześnie wartości ducha. Niech te wartości ducha was tutaj w tym domu, w tym budynku, w tym wydziale jednoczą. Tego wam życzę i oto razem z wami chcę się modlić, prosząc o błogosławieństwo Boże dla tego wydziału. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo Syn Twój Jezus Chrystus stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na ten wydział Uniwersytetu Jagiellońskiego i obdarz go obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie. Udziel nam pokoju i radości w Duchu Świętym. Wspomagaj nas we wszystkich przedsięwzięciach. Broń przed wszelkim niebezpieczeństwem. Zachowaj nas od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających. I naucz nas zrozumienia, że tylko Ty jeden jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Boże, źródło wszelkiej prawdy, racz pobłogosławić ten wydział Uniwersytetu Jagiellońskiego i spraw, abyśmy wiernie trwając w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości, w odkrywaniu praw tego świata, miłowali Cię coraz więcej przez Chrystusa Pana naszego. Zawsze i wszędzie. Składajmy dziękczynienie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, który jest źródłem prawdy i z ufnością zanieśmy do Niego nasze błagania. Panie Jezu Chryste, Ty udzielasz pokoju i radości wszystkim, którzy wierzą w Ciebie. Bądź zawsze ze swoim Kościołem pielgrzymującym na ziemi i umacniaj jego wiarę. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nie rozpoznali Cię w drodze. Objaw im siebie, aby przyjęli Cię jako swoją drogę, prawdę i życie. Ciebie prosimy. Napełnij nas Duchem Ewangelii, abyśmy dzisiaj zawsze, złączeni w doskonałej wspólnocie wiary i miłości, byli Twoimi doskonałymi świadkami. Ciebie prosimy. Udziel nam mądrości w działaniu, w podejmowanych zadaniach, abyśmy wszystko czynili na Twoją chwałę. Ciebie prosimy. Ożywiaj stale Twoją łaską nasze serca, abyśmy z radością przyjmowali dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Oświecaj nasze umysły, abyśmy kierowani przez Ducha czynili postępy w poznawaniu Ciebie i Twojego Ojca przez prawa otaczającego nas świata. Ciebie prosimy. Spraw, abyśmy byli dobrymi narzędziami w Twoim ręku dla przekazywania wartości związanych z nauką, z godnym życiem młodemu pokoleniu. Ciebie prosimy. Posłuszni woli naszego Pana Jezusa Chrystusa ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wysłuchaj, Panie, nasze prośby i udziel nam zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
Matce Najświętszej, która jest stolicą mądrości, polecajmy w opiekę siebie i wszystkich, którzy będą w tym budynku pracować i służyć innym, jak i tych, którzy stąd będą pobierać wiedzę. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święty Janie Kanty, Święty Janie Pawle II, wszyscy święci nasi patronowie. Moi drodzy, naprawdę z tego serca wam życzę, aby obfitość daru łaski Bożej, moc tej łaski, moc daru Ducha Świętego naprawdę rozlewała się na was, dawała wam potrzebne siły i abyście tutaj umieli niejako odnajdywać siebie, swoje życiowe posłannictwo. Szczęść wam Boże. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie teraz i na zawsze. Amen. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi za tę wspaniałą uroczystość i na pewno w sercach zachowamy wszelkie wskazania. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za obecność na tej uroczystości i zapraszam wszystkich na godzinę 12 na kontynuację naszego spotkania. Ksiądz prałat jest również zaproszony i obiecał, że będzie. Dziękuję Państwu bardzo. Dzień dobry. Proszę Państwa, powstanie. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć od przywitania dostojnych gości. Chciałbym przywitać pana Kazimierza Warczyka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, który niestety się spóźni chwilę, wobec tego ten punkt przywitanie mamy za sobą. Jeśli się pojawi, przywitamy go gromkimi oklaskami. Witam Państwa, posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, panią Lidię Gądek, panią Dorotę Niedzielę, pana Ireneusza Rasia. Witam również pana senatora Bogdana Klicha. Witam przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego,
pana Thierry Guichoux, konsula generalnego Republiki Francji w Krakowie. Witam pana Olega Mondiuka, konsula generalnego Ukrainy w Krakowie. Witam pana Sándora Nedeczki, konsula Węgier w Krakowie. Witam pana Andrzeja Tombińskiego, konsula honorowego Republiki Austrii w Krakowie. Witam pana Ziada Raufa, pełnomocnika rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. Proszę państwa, witam przedstawicieli świata nauki, pana profesora Andrzeja Jajszczyka, prezesa Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Witam. Witam panią profesor Katarzynę Hałasińską-Macukow, prezesa Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Witam pana profesora Marka Jeżabka, dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej imienia Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Wraz z zastępcą, panem profesorem Adamem Majem. Witam panią profesor Ewę Rondio, zastępcę dyrektora Naukowego Centrum Badań Jądrowych. Witam rektorów uczelni polskich, pana profesora Tadeusza Słomkę, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. Witam pana profesora Jana Kaziora, prorektora Politechniki Krakowskiej. Witam pana profesora Józefa Sienkiewicza, prorektora Politechniki Gdańskiej. Witam księdza profesora Józefa Stala, prorektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Witam pana profesora Jerzego Malca, rektora Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Witam panią profesor Jadwigę Laskę, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Witam księdza prałata Kazimierza Wyrwę, proboszcza naszej parafii. Witam przedstawicieli biur architektonicznych oraz wykonawców tego budynku, firmy Probadex, Expo oraz Hochtief S.A. Polska. Witamy państwa. Witam jego magnificencję, pana rektora, profesora Wojciecha Nowaka. I prorektorów, panów profesorów Stanisława Kistryna i pana profesora Jacka Popiela. Witam panów rektorów Franciszka Ziejkę i pana profesora Karola Musioła. Witam wszystkich dziekanów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam panią kanclerz Ewę Pedracką-Kwaskowską, panią kwestor Teresę Kapcię. Witam wszystkich członków Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy państwa. Witam, proszę państwa, członków Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Chciałbym również przywitać dziekanów uczelni Krakowa Polski oraz dyrektorów instytutów fizyki. Mam tutaj przygotowaną prezentację tych gości na przeźroczach. Bardzo proszę o włączenie. Witam panią dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, panią Teresę Rządcę. Oklaski będziemy, proszę państwa, serwować na koniec tej listy. Witam pana profesora Olecha Łopuszańskiego, dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam pana profesora Józefa Cebulskiego, prodziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Witam pana Marka Kisielewskiego, prodziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Witam profesora Antoniego Ligęzę, prodziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, Informatyki, Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Witam pana doktora Wacława Muzykiewicza, prorektora Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. Witam pana profesora Tadeusza Pisarkiewicza, dziekana Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Witam panią profesor Katarzynę Zakrzewską, prodziekana Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Witam pana profesora Marka Biesiadę, zastępcę dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Witam profesora Andrzeja Bluszcza, dyrektora Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. Witam profesora Mirosława Dudka, dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam również pana profesora Bogusława Majora, przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Witam profesora Tomasza Matulewicza, dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią magister Magdalenę Nagięć, dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Witam pana profesora Marka Pajka, dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam pana profesora Bartłomieja Pokrzywkę, dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Witam pana profesora Krzysztofa Ruska, dyrektora środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panią Władysławę Wędzichę, kierownika Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Witam pana profesora Jerzego Wołowskiego, zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy z Warszawy. Proszę państwa, jeszcze spotkałem wiele osób, które nie potwierdziły przybycia, których nie umieściłem na tej liście, a których wszystkich bardzo serdecznie witam. Witamy tych wszystkich państwa. Proszę państwa, chciałem również przywitać panią profesor Martę Urszulę Doleżal, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy bardzo serdecznie. Proszę państwa, witam również wszystkich przybyłych gości, wszystkich koleżanki i kolegów wydziału, naszego wydziału. Przywitajmy wszystkich jeszcze raz oklaskami. Proszę państwa, dostaliśmy wiele różnych adresów. Otrzymaliśmy adres od pana Bogusława Kośmidera, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Otrzymaliśmy adres od prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Otrzymaliśmy adres od pani profesor Agnieszki Zaleskiej, przewodniczącej Rady Naukowej CERN-u. Otrzymaliśmy adres z Politechniki Łódzkiej, od dziekana Wydziału Fizyki. Proszę państwa, otrzymaliśmy adres z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, podpisany przez dyrektora, doktora habilitowanego Krzysztofa Kurka. Otrzymaliśmy adres od pani dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, pani dziekan Teresy Rządcej-Urban. Otrzymaliśmy adres z Uniwersytetu Gdańskiego, z Instytutu Fizyki Doświadczalnej, podpisany przez dyrektora profesora Lindę. Oraz adres z Instytutu, z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Proszę państwa, ja teraz chciałem poprosić pana rektora, profesora Wojciecha Nowaka, o zabranie głosu. Panie
Panie Dziekanie, Ekscelencje, Magnificencje, Panie i Panowie Profesorowie, Szanowni Państwo. Pan Dziekan tak dokładnie wszystkich przywitał, że pozwólcie, że ja tylko tak skrótowo i grupowo Państwa powitałem. Ale witam Państwa bardzo serdecznie w Uniwersytecie. W specyficznym miesiącu, bo grudzień to bardzo, bardzo specyficzny miesiąc, właśnie dobrze się składa, że to dzisiejsze otwarcie właśnie w tym miesiącu ma miejsce. W takim miesiącu zadumy, w takim miesiącu refleksji, w takim miesiącu, że potrafimy bardzo często ze sobą rozmawiać. Po prostu normalnie rozmawiać. To, jak Państwo wiecie, nie jest sprawą aż tak często. To bardzo radosny dzień. To dzień, w którym otwieramy w sposób jak najbardziej oficjalny najnowsze dziecko Uniwersytetu. Najmłodsze, jakże piękne, jak dorodne. Ale to będziecie Państwo mogli potwierdzić dopiero po zwiedzeniu całego budynku. Ja chciałem, bo to jest program wieloletni, jeszcze nam zostały tu na kampusie dwie inwestycje, żeby go zakończyć, ale chciałem przy tym budynku, przy tych laboratoriach i pomieszczeniach dydaktycznych bardzo serdecznie wszystkim, którzy w tym przedsięwzięciu, bo było to przedsięwzięcie i jeszcze jest, bardzo serdecznie podziękować. Ja wiem, że sukces ma wielu ojców, porażka jednego, ale tak już jest. To mamy w genomie zapisane. Zawsze lubimy widzieć pewne błędy. Nie umiemy tak często się cieszyć. A jest z czego? Bo od momentu idei nie ma z nami pana rektora Koja. Poprzez pana rektora, kadencję pana rektora Ziejki, pana rektora Karola Musioła, ten proces się toczył i ta idea została zrealizowana. Czy miała samych zwolenników? Pamiętamy dokładnie, że nie. Może ktoś kiedyś napisze książkę, jak to wyglądało. Jest o czym pisać, proszę Państwa. Ale to jest już przeszłość. Dlatego tak bardzo podobało mi się to zdjęcie, o które poprosił rektor Musioł. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę. Poprosił panią Anię, żeby zrobiła zdjęcie trzech rektorów i pani rektor Katarzyna Kałaśnicka-Masudow jako ten nasz anioł, fizyczka z Uniwersytetu Warszawskiego, że to się udało. Bo proszę Państwa, było to przedsięwzięcie. Było to przedsięwzięcie, była potrzebna naprawdę duża wytrwałość, odpowiednie zaangażowanie logistyczne. Najlepszy dowód, jak bardzo stremowany na otwarciu był pan dziekan Warczak, mimo że już to wszystko x razy miał przetrenowane. Tak to jest. Gratuluję wydziałowi, bo to jest nowa jakość. To jest pokazanie, ale to jest i zobowiązanie. No bo rozpoczynacie Państwo zupełnie nową erę, w sensie nie tylko nauczania, bo to już od pewnego czasu się toczy w tych warunkach. Właśnie przed chwilą rektor Kistyn się chwalił, że tu w tej połowie ma wykłady co wtorek. Natomiast rozpoczynacie Państwo również nową jakość, jeśli idzie o badania. I oby był sukces. Oby te badania były na naprawdę europejskim i światowym poziomie. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że jeszcze przed dziekanem, przed państwem, ale i przed nami jako tą administracją centralną będą problemy. Mniejsze, większe, ale proszę Państwa, problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Inaczej życie, jak mawiał Witkacy, byłoby tą papką dla bezzębnych. Po co? Nie będę dziękował indywidualnie. Pan dziekan Warczak przekaże Państwu pewną historię, jak to się wszystko działo, kto w poszczególnych momentach brał w tym udział, w jakich to okolicznościach się toczyło, w imieniu całej społeczności Uniwersytetu. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Ale zarazem bardzo proszę pana dziekana, cały wydział o to, żeby to się rozwijało.
Nie ma takiego obiektu na świecie, w najlepszych uniwersytetach, że prawda, raz oddany będzie funkcjonował lat 30 i będzie wszystko na najwyższym poziomie. Tak nie ma. To musi iść do przodu, musi się rozwijać i o to Państwa bardzo serdecznie proszę, żeby tak się działo. A to, że to w miesiącu grudniu, to właśnie takie dobre spięcie klamrą całości tej inwestycji. Grudzień to taki miesiąc bardzo w Polsce specyficzny i dla nas specyficzny, ponieważ się on zbliża, pozwólcie, może po raz pierwszy na tej sali, tak, złożę Państwu życzenia bardzo spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w nowym 2016 roku. Tak jak składam to już od paru dni całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także w całej społeczności Krakowa i nie tylko, mamy tu rektorów z wszystkich uczelni w Polsce. Oby ten 2016 rok był rokiem radości. Rokiem radości, z rokiem zrozumienia, rokiem dialogu. A jaka była historia budowy, jak to się w latach, nawet tych bardzo dalekich, toczyło, to za chwilę Państwo usłyszycie z wykładu osoby, która na temat historii Uniwersytetu wie wszystko. To już kolejny wykład człowieka, który z fizyką, pominąwszy, prawda, liceum, bo wtedy jeszcze były liceum, chyba nie miał więcej do czynienia, ale tą historię krakowskiej fizyki i budowy przedstawi Państwu w taki sposób, że dla wszystkich będzie na pewno zrozumiała, czego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Rektorze za te ciepłe słowa. Zanim przyjdzie pora na deser w wykonaniu Pana Wstrazieki, ja chciałem tutaj przedstawić taką twardą historię budowy i podziękować wszystkim tutaj obecnym osobom zaangażowanym w tę budowę. Jeszcze chciałem przeprosić za dwa przeoczenia, ponieważ rok akademicki i dydaktykę zaczęliśmy rok temu, to zapomniałem przywitać pana profesora Andrzeja Manię, który tu jest również obecny z nami, a który odpowiada za cały proces dydaktyczny na uczelni. Bardzo przepraszam, panie profesorze, za to przeoczenie. I druga rzecz, zapomniałem okularów. Proszę państwa, postaram się nakreślić taką historię tej budowy, zanim przejdziemy do wykładu profesora Ziejki. Parę informacji o naszym wydziale. Wydział to 182 nauczycieli akademickich, w tym 61 profesorów, 139 pracowników technicznych i administracyjnych, 1300 studentów, 200 doktorantów, 6 kierunków studiów, 5 kierunków studiów doktoranckich. Pracownie studenckie ostatnio wyposażone na kwotę 11,7 miliona złotych z funduszy strukturalnych, aparatura badawcza wyposażona w ramach projektu Atomin na kwotę 53 milionów złotych. To wszystko było jeszcze instalowane w starym budynku. Musieliśmy to w ramach tej przeprowadzki przenieść tutaj. No i całość opleciona nowoczesną infrastrukturą informatyczną o przepustowości 20 terabajtów na sekundę. Wydział posiada kategorię naukową A, status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w ramach krakowskiego konsorcjum naukowego Nauka Energia Przyszłość imienia Mariana Smoluchowskiego. Roczna produkcja, bo tak to się dzisiaj mówi, produkcja, wytwarzanie produktu naukowego, to około 500 publikacji w najlepszych czasopismach światowych. Tu chciałem zaznaczyć, proszę Państwa, już po przeprowadzce tutaj w tym budynku opublikowaliśmy 150 prac naukowych w najlepszych czasopismach. Realizujemy 125 projektów badawczych i krajowych na kwotę 73,3 miliona złotych. 27 projektów badawczych międzynarodowych i finansowanych z funduszy strukturalnych. Bierzemy udział w realizacji projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 153 milionów złotych. No i posiadamy szeroką współpracę międzynarodową.
Przenieśliśmy się do nowego budynku. Państwo widzicie tutaj panoramę zrobioną w lecie tego roku. Kubatura 145 tysięcy metrów kwadratowych. Widzicie Państwo powierzchnię poszczególnych jednostek składających się na ten budynek. Łączny koszt budowy to 230 milionów złotych. Budynki są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja zaczęła się, proszę Państwa, praktycznie w 2004 roku, zakończyła 23 lipca 2014 roku, a więc widzicie Państwo, 10 lat zmagaliśmy się z wykonaniem tego budynku, od projektu funkcjonalno-użytkowego, aż po otrzymanie pozwolenia na użytkowanie. Proces tworzenia tego kampusu zaczął się bardzo dawno, proszę Państwa. W sumie obejmuje on kadencję czterech rektorów, poczynając od profesora Aleksandra Koja, którego już wspominał pan rektor, pana rektora Franciszka Ziejki, pana profesora Karola Musioła, gdzie był ten okres najintensywniejszy realizacji tej inwestycji. No i w tej chwili opiekę przejął pan rektor Wojciech Nowak. Tak to wyglądało w roku 1998. Szczere pole. Tam Państwo macie zaznaczone miejsce, w którym znajduje się obecnie kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koncepcja była wspaniała, proszę Państwa, ale nie było pieniędzy. Trzeba było zdobyć środki na realizację tej inwestycji. No i tutaj pomogli nam nasi senatorowie i posłowie, którzy doprowadzili do uchwalenia ustawy 23 maja 2001 roku, po uroczystości 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w ramach ustanowionego programu wieloletniego budowa kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przeznaczono z budżetu państwa kwotę 600 milionów złotych. Proszę Państwa, po pewnym czasie okazało się, że to jest trochę za mało, aby mogły powstać dalsze budynki, między innymi nasz wydział i Wydział Chemii. Potrzebna była nowelizacja tej ustawy. 3 kwietnia 2009 roku podwyższono kwotę na realizację tej inwestycji do 946 milionów złotych. Po czym okazało się, że potrzebna jest jeszcze jedna nowelizacja, proszę Państwa. Kolejna, 15 stycznia 2015, chodziło tylko o ustalenie okresu realizacji, o przedłużenie go do roku 2017. Tutaj, proszę Państwa, już dziękowaliśmy naszym posłom i senatorom za to, że przeprowadzili, doprowadzili, przegłosowali te kolejne ustawy. Co ciekawe, wszystkie te ustawy zostały podpisane przez trzech prezydentów, którzy w tym czasie urzędowali jednomyślnie omalże. To jest, proszę Państwa, kształt wschodniej części kampusu, tej części akademickiej. Tam widzimy, proszę Państwa, położenie naszego instytutu, a tutaj obok kończony obecnie budynek Wydziału Chemii. Dziękujemy Państwu posłom i senatorom Rzeczypospolitej wszystkich kadencji związanych z uchwaleniem tych ustaw, a w szczególności Państwu Kazimierzowi Barczykowi, Stanisławowi Kracikowi, Jerzemu Fedorowiczowi, Kazimierzowi Wiatrowi, Katarzynie Matusik-Lipiec, Józefowi Lasocie, Stanisławowi Chodorowiczowi. To są te osoby, których nazwiska najczęściej się przewijały we wspominkowych rozmowach z rektorami poprzednich kadencji. Dziękujemy tym wszystkim Państwu za wkład w ustanowienie tego programu. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, powstaje program funkcjonalno-użytkowy dla nowej siedziby. Ostateczna wersja jest dopracowana przez pracowników wydziału wraz z firmą Probadex i przekazana do działu inwestycji. I tutaj tym działem inwestycji kierowała i kieruje pani magister inżynier Teresa Kozera. Pani inżynier, odbyliśmy razem 175 narad inwestorskich związanych z realizacją tego obiektu wraz z Biurem Zamówień Publicznych kierowanym przez magistra Wojciecha Kochana. Ja tutaj, proszę Państwa,
dostałem okulary. Ja pani inżynier. Chciałem serdecznie, szczególnie podziękować. Proszę Państwa, lata 2006-2009, konkurs na koncepcję architektoniczną, projekt budowlany, pozwolenie na budowę, przetarg na wykonawcę obiektu. Wizja zmieniała się, proszę Państwa, w miarę upływu czasu, aż wylądowała na tej wersji ostatecznej, którą w tej chwili zrealizowaliśmy. Od 2010 roku budowa była realizowana przez konsorcjum Hochtief Polska SA i Hochtief Construction AG, która została generalnym realizatorem inwestycji. Dziś mamy ze sobą przedstawicieli wykonawcy, pana Zygmunta Malewicza, nie wiem czy jest, nie ma, i dyrektora zespołu kontraktów oraz pana inżyniera Roberta Bliskiego, kierownika budowy, którego przywitaliśmy. Prace projektowe przejęła Agencja Projektowo-Architektoniczna EXPO, kierowana przez pana architekta Krzysztofa Kiędry. Funkcję zarządzającego kontraktem pełniła w tym czasie i pełni przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji Probadex pana inżyniera Jerzego Boruty. Wykonawcą, projektantom i zarządzającemu kontraktem dziękujemy za wkład pracy w powstanie tego budynku. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, historyczny moment to był 15 września 2010 roku, kiedy została podpisana umowa z wykonawcą w sali senackiej Kolegium Novum. Widzimy tutaj pana profesora Karola Musioła, panią magister Marię Chulicką, ówczesnego kwestora Uniwersytetu, pana prorektora Piotra Tworzewskiego, który był odpowiedzialny za inwestycje, kanclerza tamtych czasów, pana doktora Tadeusza Skarbka oraz pana inżyniera Borutę, zarządzającego kontraktem. Są również obecni przedstawiciele Hochtiefu. Proszę Państwa, to są te osoby, które doprowadziły twardymi działaniami do podpisania tego kontraktu. Tym wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, tutaj znalazłem jeden dokument, który był wystawiony przez prezydenta miasta Krakowa. Zawiadomienie o nadaniu adresu. Wydawać by się mogło dokument nieszczególny, ale który nam sprawił wiele radości. W końcu mogliśmy podać adres miejsca, w którym będziemy pracowali przez następne lata. Dziękujemy panu prezydentowi za to zawiadomienie. Taki flash, proszę Państwa, przez sytuację budowlaną rok 2011, 12, 13, 14. W 14 roku kończymy inwestycje. Tak ona wygląda w tej chwili. Kilka przykładów rozwiązań technicznych wprowadzonych w nowym budynku. Klatki Faradaya, 14 pomieszczeń o różnym stopniu ekranowania. Pracownie typu Clean Lab, 35 laboratoriów o klasach czystości od M4 do M7. Specjalne fundamenty i posadzki zabezpieczające przed drganiami, w tym laboratoria o różnym typie fundamentów. Dygestoria zorganizowane w 25 laboratoriach, wentylowane szafy na gazy i odczynniki, 32 pomieszczenia laboratoryjne. To tyle, jeśli chodzi o takie ciekawostki techniczne. 23 lipca 2014 roku Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. I przeprowadzka, proszę Państwa, trwała rok. Rok od sierpnia 2014 do maja 2015. Z wykorzystaniem firmy transportowo-usługowej Kamieńscy z Poznania. Wymieniam tutaj szczególnie tę firmę, dlatego że to byli prawdziwi poznaniacy, proszę Państwa. Oni przez cały rok towarzyszyli naszej przeprowadzce, wykonali ją doskonale i polecamy ją wszystkim, którzy zamierzają przeprowadzki robić. Proszę Państwa, z naszej strony
też pewnego rodzaju rekord. Cała przeprowadzka była zorganizowana przez jedną osobę, pana doktora Jakuba Rysza, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za to. Proszę Państwa, inauguracja roku akademickiego to 29 września 2014 roku. Parę zdjęć z tamtego okresu. Rok już prowadzimy zajęcia i przez ten rok trwała przeprowadzka wszystkich laboratoriów. Chciałem podziękować obecnym centralnym władzom uczelni za stały nadzór i opiekę nad tą inwestycją, kolegium rektorskiemu z panem rektorem Wojciechem Nowakiem, kwesturze z panią magister Teresą Kapcią na czele, biuru kanclerza z panią magister Ewą Pendracką-Kwaskowską, a w szczególności wicekanclerzom, którzy byli odpowiedzialni za stronę techniczną realizacji tej inwestycji, panu inżynierowi Andrzejowi Kandy, który już przeszedł w stan spoczynku, i panu Gerardowi Rzychowiczowi, który go zastąpił. Chciałem również podziękować administracji kampusu z panem doktorem Andrzejem Pigulskim, którzy nas tutaj przyjęli, to nowe dziecko na tym kampusie. Wszystkim tym Państwu serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, na końcu chciałem podziękować jednoosobowemu biuru seniora budowy, pani magister inżynier architekt Małgorzacie Makuch, która prowadziła całą administrację i była łącznikiem między pracownikami a realizatorami przez prawie 10 lat. Jej należą się szczególne brawa. Tak więc widzicie Państwo, że staraliśmy się całą inwestycję z naszej strony przeprowadzić jak najoszczędniej. Proszę Państwa, i na końcu chciałem podziękować wielebnemu księdzu prałatowi Kazimierzowi Wyrwie, proboszczowi parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie, któremu dziękujemy za poświęcenie budynku, które odbyło się dzisiaj w godzinach porannych, który tej materii, która została stworzona, dostarczył ducha. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o nasze wspominki i podziękowania realizatorom tej inwestycji. A teraz chciałem poprosić pana profesora Ziejkę o wykład właśnie na temat tułaczki, historii tułaczki astronomów i fizyków po Krakowie. Bardzo proszę, panie profesorze. Oczywiście. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, tak się złożyło, że polonista dość nieoczekiwanie przyszedł z wykładem w czasie uroczystości otwarcia nowego budynku Wydziału Fizyki, astronomii i informatyki stosowanej. Ale proszę przyjąć, ja usprawiedliwiam się z prostej przyczyny. Pan dziekan kiedyś, miesiąc temu, półtora, poprosił mnie, żeby wygłosić wykład. No i nie miałem siły odmówić, bo były to dosyć intensywne namowy. W związku z powyższym się zdecydowałem. Proszę się nie martwić, nie będę mówił o fizyce jako polonista, chociaż kiedyś tam miałem zajęcia w szkole średniej. A zatem na początek, proszę Państwa, o tych wędrówkach po Krakowie astronomów i fizyków. Najpierw trochę o astronomach i alchemikach w Krakowie. A to tędy, tak jest. A zatem zacznę od tego. Ja jeszcze dodam na początek, żeby nie było żadnych wątpliwości. Umówiłem się na wykład, który ma trwać około do 25 minut, ale równocześnie z panem dziekanem nie ustaliłem, ile u niego, a ile u mnie wynosi minuta. W związku z powyższym postaram się po prostu według swojego licznika.
Proszę Państwa, Kolegium Majus, reprezentacyjny gmach Uniwersytetu Jagiellońskiego od 26 lipca 1400 roku, to znaczy od czasu, kiedy to w świętą Annę 1400 roku zainaugurowano tam działalność odnowionej przez króla Jagieły Akademii Krakowskiej, był i pozostał najważniejszą budowlą naszej uczelni. Wielokroć przebudowywany, restaurowany pod koniec XVIII wieku, podobnie jak cała nasza Rzeczpospolita Obojga Narodów, zaczął się i ten budynek chylić do upadku. Odwiedził go wprawdzie w 1787 roku król Stanisław August Poniatowski, zaś w 3 lata później Tadeusz Kościuszko, ale te wizyty nie powstrzymały procesu destrukcji ani uniwersytetu, ani gmachu Kolegium Majus. W reprezentacyjnej sali, czyli dzisiejszej auli, którą zwano wówczas Salą Jagiellońską, w 1798 roku żołnierze austriaccy urządzili skład zboża. Ta piękna niegdyś sala niszczała, pisze jeden z badaczy. Okna butwiały, przez dziury w dachu wpadały gołębie. Nie było pomysłu ani środków finansowych, żeby coś z nią zrobić, aż wreszcie na początku XIX wieku o jej remont zaczął zabiegać kanonik krakowski ksiądz Sebastian Sierakowski. Ja nie mam to w porządku. To proszę Państwa na początek parę zdjęć takich. Kopiec Krakusa to dlatego, że to z tytułu będę nawiązywał do tego, a także i okolice kopca, które odegrają wielką rolę w dziejach naszej fizyki. A to jest dzieło, które księdza Józefa Sołtykowicza o stanie Akademii Krakowskiej z 1810 roku i oto jest właśnie ksiądz Sebastian Sierakowski. Niezwykła to była postać, człowiek ów Sierakowski. W młodości był jezuitą. W wieku dojrzałym został kanonikiem kapituły Katedry Krakowskiej. Z powołania był architektem. Głowa pełna pomysłów. Zamierzał między innymi odbudować gmach zburzonego w 1820 roku ratusza krakowskiego. Dalej zaprojektował nową aranżację rynku krakowskiego z 4 potężnymi fontannami na rogach. Miały te fontanny być równocześnie nie tylko ozdobne, ale także i dostarczać wodę mieszkańcom. A także zaprojektował nową klasycystyczną fasadę wawelskiej katedry, której na szczęście nie zrealizował, podobnie zresztą jak w większości innych pomysłów. Ale był człowiekiem wielkiej odwagi, bo to on w 1823 roku ufundował pomnik, którego sam zresztą był projektantem, Mikołaja Kopernika, który został umieszczony w kościele świętej Anny w Krakowie, powtarza, w 1823 roku, a przypomnę, że w 1757 roku dopiero zdjęto pisma Mikołaja Kopernika z indeksu ksiąg zakazanych. Od 809 do 814 roku ksiądz Sierakowski był rektorem naszego uniwersytetu, który wówczas się zwał Szkołą Główną Krakowską. W tym czasie zainicjował pracę przy restauracji gmachu Kolegium Majus. W 816, kiedy już przestał być rektorem, udało mu się pozyskać pierwszą dotację na ten cel ze strony miasta, Wolnego Miasta Krakowa, dzięki czemu wzmocniono strop sali jagiellońskiej. W 821 roku podjął inne wielkie wyzwanie. Zwrócił się do swojego następcy, do rektora Walentego Litwińskiego, prawnika pochodzącego z Rzeszowa, młodego jeszcze człowieka, niezwykle energicznego. To ten, który, ponieważ właśnie także i dzisiaj jeszcze trwają obchody w Polskiej Akademii Umiejętności, dzięki którym, że to w 200. rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, a równocześnie, która była, to towarzystwo było poprzednikiem Akademii Umiejętności, a zatem 200 lat, to ten właśnie Walenty Litwiński, do którego zwrócił się ksiądz Sierakowski z prośbą, z propozycją ozdobienia na własny koszt sali jagiellońskiej obrazami historycznymi z dziejów uniwersytetu.
Litwiński zgodził się, to też kanonik Sierakowski przygotował program ikonograficzny, według którego Michał Stachowicz, oglądamy to ten najbardziej popularny naówczas malarz krakowski, który malował między innymi takie sceny z życia Krakowa, jak wejście wojsk, przysięga Kościuszki, wejście na przykład wojska Kościuszkiego, Kościuszki z armatami, 12 armatami, które zdobył pod Racławicami. Otóż zdobył tego Michała Stachowicza, aby wykonał polichromię sali Jagiellońskiej, w której przez całe wieki odbywały się wykłady i uroczyste promocje doktorskie. Pomysł i fundusze, czyli księdza Sierakowskiego, razem z talentem, niewątpliwym talentem drugiego, czyli Michała Stachowicza, sprawiły, że w 1821 roku sala Jagiellońska została przekształcona w swoistą księgę dziejów Akademii Krakowskiej. W 11 potężnych obrazach, tu jest tylko jeden, o którym za chwileczkę będę szerzej mówił, ukazał malarz trzywiekową historię od założenia do czasy potopu szwedzkiego. Co więcej, wystrój sali wzbogacił kilkudziesięcioma portretami królów, na których przedstawił uczonych i dobrodziejów także akademii. Wspominam o tej sprawie, bowiem przy tej okazji niejako oficjalnie wprowadzono na karty naszej historii, naszej wszechnicy jednego z ojców duchowych dzisiejszego, tak mi się wydaje, wydziału naszego fizyki, astronomii, informatyki stosowanej. Astronoma Vitellion z XIII wieku, którego autorzy tego pomysłu połączyli z postacią krakowskiego czarnoksiężnika Twardowskiego. Okazuje się, że na tym obrazie, który nie istnieje dzisiaj, ale udało mi się pozyskać go w zbiorach graficznych Biblioteki Jagiellońskiej, kopię tego, okazuje się, że Stachowicz pokazał Vitelliona prowadzącego obserwację Słońca z kopca Krakusa. W objaśnieniu do tego dzieła, objaśnienie ukazało się w pszczółce, to jest właśnie ten Vitellion, który także udało mi się zdobyć, jakże został. Vitellion, który pochodził, proszę Państwa, z Legnicy, jak się okazuje, chociaż sam Sołtykowicz w swoim dziele powiada, że to on był urodzony w Krakowie. Ja bym nie miał nic przeciwko. W każdym bądź razie okazuje się, że na tym obrazie pokazuje, jak pisał wówczas Konstanty Majeranowski w 1821 roku. W szczupłym zajęciu ściany, ja cytuję, przy oknie umieszczony jest widok mogiły Krakusa, na której Vitellion Twardowski, astronomii jeszcze w XIII wieku sławny nauczyciel, przez narzędzie astronomiczne czyni obserwację Słońca, a z uczniów po jednej stronie jeden przez szkło optyczne zapala słomę, którą inny z daleka na kiju wyniesiono trzyma. Na równinie nad mogiłą Krakusa widać domek drewniany, gdzie, jak niesie podanie, zamykał się Twardowski dla czynienia swoich rachub i przechowywał narzędzia. Domek ten zwany był szkołą Twardowskiego. Vitellion, jak powiadam, sławny w całej Europie astronom i twórca optyki z XIII wieku, pochodził z Legnicy. Józef Sołtykowicz dał mu polskie nazwisko Erasm Cioł. Nie wykluczał też, że może pochodził nawet z Krakowa. Opowieść o Vitellionie Twardowskim na swój sposób dokumentuje istnienie w całej Europie ówczesnej, głównie jednak w Niemczech, sławy naszej Akademii Krakowskiej jako ośrodka uprawiania i nauczania czarnej magii. Sławy, którą podtrzymywała między innymi spisana w 1587 roku przez Johanna Spisa historia doktora Fausta, szeroko okrzyczanego czarnoksiężnika i maga. Autor tej książki przekonywał czytelników, że Faust w młodości wybrał się był do Krakowa, cytuję, do słynnej przedlaty z czarnoksięstwa Akademii i znalazł tamże jemu podobnych, którzy pojawili się tam, aby poznać chaldejskie, perskie, arabskie i greckie słowa, liczby i znaki zaklęcia. Koniec cytatu. Oczywiście brak jakichkolwiek dowodów na to, żeby Vitellion czy Faust byli kiedykolwiek w Krakowie. Chociaż Karol Estreicher junior,
autor wielkiej przeróbki Kolegium Maius z lat 50. nie wykluczał możliwości pobytu tego drugiego, czyli doktora Fausta w naszym mieście. W monografii Kolegium Maius ogłoszonej drukiem w roku 71 pisał, że, cytuję, że Uniwersytet Jagielloński przyciągał obcych uczonych kabalistów, na co dowodem jest pobyt w Krakowie angielskiego czarnoksiężnika doktora Johna Dee. A dodaje później, że badania archeologiczne i historyczne na terenie Kolegium Maius potwierdzają wiadomości o istnieniu w murach budynku praktyk magicznych, kto wie nawet, czy nie czarnoksięskich. Jego zdaniem nie należy też wykluczać hipotezy, że wyprawa Johanna Wolfganga Goethego, który przybył do Krakowa w 1790 roku, była podyktowana nie tylko okolicznością taką, żeby towarzyszyć tam księciu weimarskiemu w tej podróży, ale że chciał prawdopodobnie Goethe poznać miasto, w którym studiował bohater jego wielkiego dzieła. Mimo że przed kilkoma laty profesor Stanisław Waltoś obalił zdecydowanie tezę o studiach na naszej Akademii doktora Johanna Fausta, ja tam mu nie wierzę do końca, to przecież wciąż żywą jest w naszym Krakowie legenda o alchemikach, magach, czarnoksiężnikach, a podtrzymywana jest nie tyle w sercu naszego uniwersytetu, czyli w Kolegium Maius, choć tutaj trzeba przypomnieć, jeśli Państwo nie byli, to mogą zwiedzić, Karol Estreicher stworzył przecież salę, którą nazwał Alchemia i zgromadził w niej szereg osobliwych naczyń, okazów i dziwów przyrody mających rzekomo niegdyś służyć wtajemniczonym do uprawiania tajemniczych praktyk. Ale sławę tę podtrzymują przede wszystkim najbliższe okolice Krakowa, na wzgórzach zwanych Krzemionkami Podgórskimi albo na naszym Zakrzówku, bo ja twierdzę, że nasz kampus powstał nie w Pychowicach, a na Zakrzówku, ale wolno mi. Legenda ta wsparta jest nie tyle przez fakt związków z naszą Akademią Michała Sędziwoja, lekarza i alchemika, odkrywcy tlenu, co przez postać na pół legendarnego szlachcica z XVI wieku, mistrza Twardowskiego, który, jak wszystkim wiadomo, zaprzedał duszę diabłu w zamian za poznanie sekretów wiedzy magicznej. To głównie dzięki temu Twardowskiemu legenda ta żyje nadal. Twardowskiego czarnoksiężnika, którego jedni nazywają polskim Faustem, a inni, jak w przywołanym na początku obrazie Stachowicza, Witelionem, do polskiego piśmiennictwa wprowadził na początku XIX wieku skądinąd wielce zasłużony dla naszej wszechnicy Jerzy Samuel Bantkie. Może go tu znajdę, gdzieś powinien być, ale widocznie gdzieś mi umknął. No trudno. A będzie może, o jest, Jerzy Samuel Bantkie, ten, który w 1815 roku ogłosił historię drukań krakowskich, w której to książce opisał legendarną postać Twardowskiego, uprawiającego czarną magię, tego samego zresztą, o którym już Łukasz Górnicki w Dworzaninie Polskim wspominał, ta książka wydana w 566 roku. Okazuje się, że tenże Bantkie poszedł w śladami jego, poszedł ruchliwy publicysta i dramatopisarz krakowski Majeranowski, jego cytowałem, który w 820 roku na łamach tego pisma Pszczółka Krakowska ogłosił artykuł Wiadomość o Twardowskim Czarnoksiężniku. Dowodził w swoim tekście, że wzmiankowany Twardowski po ukończeniu studiów w Krakowie pod przybranym nazwiskiem Fausta czy też Festa udał się do Niemiec, gdzie między innymi miał wynaleźć druk, który udoskonalił we współpracy z Gutenbergiem. Opowieść Majeranowskiego wywołała bardzo żywą dyskusję w prasie galicyjskiej, stając się jednak, wszystko na to wskazuje, zarazem zaczynem ballady Adama Mickiewicza zatytułowanym Pani Twardowska. Z czasem mistrz Twardowski doczekał się wyjątkowo bogatej sławy w literaturze pięknej. Tu jego legendę podtrzymywali tak znani pisarze jak właśnie Mickiewicz, Kraszewski, Zieliński, Szujski, Rydel, Różycki, Sieroszewski, a malowali Andrioli, Matejko, Eliasz i inni, Gerson, Włodzimierz Tetmaj. W tradycji krakowskiej jednak na dobre Twardowski został związany z częścią miasta. W
Wprawdzie i tu można, tu i ówdzie można znaleźć informację, że mieszkał on w kamienicy pod świętym Janem Kapistranem, to znaczy na rogu ulicy Wiśnej i Rynku, dzisiaj to Kanonicza 2, ale od początku XIX wieku powraca w książkach o Krakowie informacja o jego szkole, czyli o jego domku, zwanym też katedrą Twardowskiego u stóp kopca Kościuszki, Krakusa. W XIX wieku, i tutaj wracam, proszę Państwa, to jest właśnie ta, to Krzemionki Podgórskie, to są Krzemionki, szkoła Twardowskiego tak zwana. Wszystko na to wskazuje, że pokazywano tam jeszcze jaskinię w XIX wieku, aż do końca XIX wieku, zwaną szkołą albo katedrą Twardowskiego. Niestety ta jaskinia została zniszczona w 1905 roku w czasie budowy, Proszę Państwa, okazuje się, że w czasie właśnie owej budowy tego kościoła świętego Józefa, z tyłu tam była owa jaskinia, którą nazywano, to jeszcze przelecę tutaj, bo jak mówię, co innego tekst, a co innego te. Ale to typowe dla polonisty, który się uczy, proszę Państwa, no, z tego wynika, że no to już jest, zajechałem za daleko. Ale ładne obrazki z koni, no proszę Państwa. To jest właśnie jaskinia, która jest na Zakrzówku, grota Twardowskiego, tu na Zakrzówku. Dalej, co więcej, proszę Państwa, to jest Zakrzówek Skałki Twardowskiego, o czym za chwileczkę będę mówił. Tutaj się przeniósł Twardowski w drugiej połowie XIX wieku. To są właśnie te Skałki Twardowskiego z drugiej strony naszego kampusu. A kościół, to jest ten jeszcze, kiedy stary kościół świętego Józefa stał w Podgórzu, to jeszcze tam z tyłu była owa katedra Twardowskiego. Natomiast tak wyglądały to ten Kraków z tamtych okolic. Tam tylko wtedy był jeszcze maleńki kościółek świętego Benedykta, też na urwisku, które nadawało się znakomicie na siedzibę Twardowskiego. Proszę Państwa, i okazuje się, że teraz przeniósł się w drugiej połowie, już w XX wieku, nasz Twardowski do Skałek Twardowskiego, tutaj na Zakrzówek. Co więcej, o tym, że to rzeczywiście jest siedziba, gdzie kiedyś mieścił się Twardowski, przekonują także inne dowody, takie jak chociażby to, że jeszcze na początku XX wieku w Pychowicach pokazywano, nawet gdzieś dotarłem do takiej ryciny, karczmę Rzym, z której Mefistofeles miał porwać Twardowskiego, bo nie jest prawdą, że porwał go gdzieś tam z Suchej Beskidzkiej, chociaż też tam mają karczmę Rzym. Ale co więcej, okazuje się, że Rada Miasta Krakowa w 1912 roku oficjalnie edyktem, co najmniej takim, o którym tutaj mówił pan dziekan, nadała jednej z uliczek na Zakrzówku, a właściwie tutaj wchodzących na Dębnikach, imię Twardowskiego. Mamy do dzisiaj ulicę Twardowskiego w Krakowie. Proszę Państwa, trochę o wędrówkach, tylko nie wiem, w którą stronę poleci, to mi się wszystko... To już Państwo widzicie, to doktor Faust czasów studiów w Krakowie. No dlaczego nie przyjąć to? Oczywiście Matejko to malujący. A to jest jeden z dowodów obecności tegoż właśnie naszego Twardowskiego w Krakowie, mianowicie czarcia łapa, czyli karta z tak zwanej Księgi Twardowskiego przechowywanej w Bibliotece Jagiellońskiej. Mieliśmy go nie tak dawno na wystawie, tę książkę pokazywano i jest tam wyraźnie widać. Zresztą tych znaków czarcich jest dużo na Uniwersytecie do dzisiaj, proszę Państwa. Znowuż poleciałem w niewłaściwym kierunku, no nic. Proszę Państwa, i teraz o przeprowadzkach chciałbym opowiedzieć astronomów na początku, tylko właśnie zaczęło się na już idziemy teraz w stronę Witeliona i Pamiątkowej. I teraz oczywiście astronomowie. W tej polichromii sali Jagiellońskiej, pędzla Stachowicza, która się nie zachowała, okazuje się, że autor, czyli Sebastian Sierakowski, powiedział, jak ma wyglądać owa nasza historia malowana Uniwersytetu.
I okazuje się, że opisując tę właśnie całą polichromię, zwracano uwagę przede wszystkim na to, na obecność na uniwersytecie ludzi tego typu, jak Mikołaj Kopernik, dalej jak Jan Brożek, którego Sołtykowicz nazywa sławnym na początku tego wieku mąż, dalej, że równocześnie Jan Śniadecki, o którym Jan Śniadecki, ten, który przybył na zaproszenie Kołłątaja do Krakowa i tutaj był profesorem, pierwszym właściwie już w tym odnowionej Szkole Głównej Koronnej, profesorem astronomii. W 803 roku przeniósł się do Wilna, który to prace jego uczone były powszechnie znane. Historycy uniwersytetu wymieniają wiele nazwisk sławnych astronomów w naszej akademii. W Złotej Księdze Wydziału Matematyki i Fizyki, która wyszła w roku 2000, obok Kopernika wymienione są między innymi nazwiska, znaczy sylwetki pięknie sporządzone przez fizyków i astronomów Marcina Króla z Przemyśla, Piotra Gaszowca, Marcina Bylicy, Wojciecha Zbrudzewa, Jana z Głogowa i Macieja z Miechowa. Ale mnie interesuje właśnie ów Śniadecki, matematyk i astronom i jeden z najbliższych współpracowników Kołłątaja z czasów Wielkiej Reformy Akademii. Ten poznańczyk z pochodzenia zapisał się bardzo piękną kartę w dziejach naszej wszechnicy. Z myślą o nim Kołłątaj właśnie w 1776 roku, kiedy zgłosił pierwszy dokument o stanie Akademii Krakowskiej i o potrzebie naprawienia tejże Akademii, a miał wtedy, abyśmy nie byli przerażeni, 26 lat. Hugo Kołłątaj liczył 26 lat, kiedy zgłosił wielki program reformy naszej Akademii, w imieniu zresztą zgłosił Komisji Edukacji Narodowej. I wówczas już zapowiadał podjęcie starań o zbudowanie osobnego budynku obserwatorium astronomicznego. Powrócił do tej sprawy w 780 roku, gdy Szkoła Główna Koronna otrzymała opactwo miechowskie. Dochody z niego rektor Kołłątaj, już wtedy nie wizytator, ale rektor, przeznaczył z jednej strony na pokrycie prac przy Kolegium Fizikum, o którym będę mówił za chwilę, a z drugiej na budowę obserwatorium astronomicznego. Obserwatorium wzniesiono, proszę Państwa, na Wesołej. Państwo zapewne nie pamiętają, bowiem imię Kopernika ulica dostała dopiero w 912 roku. To była Wesoła. W ogrodzie botanicznym założonym w 1783 roku. Te ogrody to były ogród botaniczny, powstał na miejscu dawnych ogrodów rodziny książąt Czartoryskich. Pracami przy budowie od samego początku kierował właśnie Jan Śniadecki. Prace te rozpoczęto już na początku lat 80., ale zakończono dopiero w 1792 roku. 1 maja tego roku urządzono taką podobną do dzisiejszej uroczystości, czyli uroczystość otwarcia obserwatorium astronomicznego. Ale już wcześniej Śniadecki z dachu, może mi się uda znaleźć, o właśnie, tam było na tym dachu tego obserwatorium. Z dachu tego obserwatorium Jan Śniadecki obserwował zaćmienie słońca, to było dzień 4 czerwca 1788 i zaćmienie księżyca 28 kwietnia 1790. Jak wspomniałem, Śniadecki poszedł do Wilna w 803 roku, ale astronomowie odziedziczyli po nim wspaniały warsztat pracy, w którym prowadzili dalej badania przez półtora wieku. Dopiero w 953 roku, dzięki wielkiemu autorytetowi Tadeusza Banachiewicza, przypomnę, że Tadeusz Banachiewicz dzięki Kordylewskiemu leży na skałce wśród najbardziej zasłużonych Polaków, sprawiła, że Wojsko Ludowe zdecydowało się przekazać Uniwersytetowi na nowe obserwatorium astronomiczne, zbudowany jeszcze w 1878 roku pierwszy pancerny fort twierdzy Kraków, znajdujący się w Skale koło Bielan, noszący numer 38 i aż do I wojny światowej noszący imię cesarza Franciszka Józefa I. Prace adaptacyjne, to był ten fort, dawniej zwany imienia, a to jest właśnie przekrój owego fortu, proszę Państwa.
obserwatorium astronomiczne, które zostało zaadoptowane od 59. Pracę zakończono w 64. roku. 5 maja 64. roku w czasie obchodów 600-lecia Fundacji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość oddania do użytku naszego obserwatorium, które nosi imię Mikołaja Kopernika. I odtąd ta placówka jest rozbudowywana, jak Państwo widzicie, różnorodne tam nowe powstają instrumenty muzyczne, aparatury. Tyle, proszę Państwa, o astronomach, ale o wiele ciekawsze są wędrówki fizyków. Sołtykowicz powiada w swojej księdze, która do dzisiaj okazuje się, że przede wszystkim bardzo wielka pochwała Hugona Kołłątaja, który, jak pisał ów Sołtykowicz, to jest jeszcze Kołłątaj żył, kiedy już o nim pisał Sołtykowicz, że Kołłątaj dźwignął z upadku dzieło Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagieły, postawiwszy go na stopniu nierównie okazalszej świetności. Był to człowiek, który jego zdaniem stworzył wizję Uniwersytetu Nowoczesnego, kładąc nacisk przede wszystkim na przedmioty przyrodnicze z fizyką eksperymentalną na czele. To za czasów Kołłątaja, właśnie z inicjatywy także jego, czyli Kołłątaja, Śniadecki zaczął m.in. wykładać mechanikę i hydraulikę, a także mechanikę popularną. To on wykładał dla rzemieślników za darmo. W memoriale z 1776 roku o wprowadzeniu dobrych nauk dla Akademii Krakowskiej Kołłątaj zaproponował wzniesienie odpowiednich pomieszczeń na laboratoria i pracownie dla kolegium fizycznego. I rzeczywiście w latach 80. to są, zaczęło się właśnie już tak, przenieśli się wszyscy na kampus, proszę Państwa, i na Zakrzówku teraz. Teraz to już będzie dobrze. Kołłątaj mamy. Proszę tu tak, żebyście Państwo widzieli. Nie zawsze miał takie piękne włosy, bo to była tylko peruka jego, proszę Państwa. A to tak rzeczywiście wyglądał Hugo Kołłątaj. Proszę Państwa, i postanowił zbudować kolegium fizikum na rogu ulic Świętej Anny i Jagiellońskiej. To kolegium fizikum, bo tutaj znalazłem taką gdzieś reprodukcję, nosi imię Kołłątaja dzisiaj. Kolegium Kołłątaja początkowo było zwyczajną przeróbką trzech mieszczańskich kamienic, tak zwanej kamienicy Pryjamowskiej, czyli niedokończonego konwiktu księdza Pałaszowskiego, kamienicy pod Konikiem i trzeciej pod Toporkiem. Bardzo ładne nazwy dzisiaj tego zanikły. Ze względu na wadliwe wykonanie tej przeróbki w latach 787-91 wzniesiono według planów Feliksa Radwańskiego, zresztą profesora naszej uczelni, nowy w stylu neoklasycznym gmach kolegium, właśnie ten, który został następnie, to jest to kolegium Kołłątaja, który został w ramach w czasach Rzeczpospolitej Krakowskiej dopełniony przez włączenie do niego powstałe jeszcze w połowie XVII wieku tak zwanej Bursy Śmieszkowskiej. Obecny ten kształt, jaki mamy wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, dawniej ta ulica nazywała się ulicą Przecznicą, a ulica Świętej Anny ulicą Żydowską, ale to była właśnie ta od Przecznicy, powstał dopiero w 839 roku. Kolegium Kołłątaja, tym tutaj, przeszło przez 100 lat, oprócz katedry fizyki, mieściły się także katedry fizjologii, to tutaj dokonano właśnie tych znani właśnie, Państwo wiedzą, o kim mowa. No oczywiście znalazłem taki ładny obrazek, żeby troszeczkę Państwa przebudzić, a tutaj jest tablica upamiętniająca. I teraz, proszę Państwa, wracam do tego. Tam była także katedry fizjologii, farmakologii, anatomii porównawczej, geologii, a także chemii do 870. Z tego powodu w połowie XIX wieku profesor Stefan Kuczyński, to był przyjaciel Wincentego Pola zresztą, rozpoczął starania o przyznanie fizykom większej liczby pomieszczeń, ale jego zabiegi, jak to bywało zazwyczaj, nie przyniosły rezultatu. Sytuacja się dzisiaj zmieniła. Nie poprawiła się sytuacja lokalowa fizyków także w następnych dziesięcioleciach. Dopiero właśnie tragiczna śmierć Zygmunta Wróblewskiego w kwietniu 1988 roku, Państwo znają, nie muszę opowiadać o tej eksplozji, o tym przyśnięciu i katastrofie, sprawiła, że kierownictwo zakładu fizycznego przejął August Witkowski.
Pojawiły się na przełomie wieków XIX-XX trzy propozycje. Pierwsza na miejscu pałacyku Józefa Łebkowskiego, wieloletniego rektora UJ-u na ulicy Straszewskiego. Druga na końcu ulicy Jabłonowskiej i Garncarskiej, tam gdzie dzisiaj są sercanki, siostry sercanki, które tam wzniesiono im ich klasztor i kościółek świętego Józefa, na Świętego Serca. I wreszcie trzecia na Gołębiej, to obok kolegium Nowym. Budowa tego gmachu, proszę Państwa, nie była prostą, bowiem jak Państwo tutaj pokazuje jeszcze z 1983 roku, to był projekt Kolegium Nowum po prawej stronie, a tu miał być plac wielki. Na tym placu, ten plac nawet już dostał swoje imię, to miał być plac Adama Mickiewicza. Walery Rzewuski, wielki fotograf, największy fotograf krakowski z XIX wieku, zaproponował, żeby tutaj w pośrodku tego klombu takiego, na tym placu, postawić pomnik Mickiewicza. Okazało się jednak, że dopiero po wielu latach, w 1898, czyli w kilkanaście lat później, ostatecznie Mickiewicza usadowiono na Rynku Krakowskim. Natomiast tutaj to miejsce, kawałek tego miejsca było. I zaczęły się wielkie boje, proszę Państwa. To był człowiek o niezwykłej odwadze i niezwykły zupełnie, nie tylko jako uczony, August Witkowski. To był rzeczywiście człowiek, który się nie poddawał. Okazuje się, że Witkowski walczyć zaczął o budowę właśnie na ulicy Gołębiej, tu przy Kolegium Nowym, tej swojej siedziby. Można byłoby, jak tu pisze, napisać potężną epopeję z dziejów polskiej nauki, gdzie poszczególne pieśni poświęcone byłyby poszukiwaniom lokalizacji, a także faktem jest, że wylano naprawdę dużo atramentu i farby drukarskiej z przełomu na początku XX wieku na temat, czy tam wolno postawić to oto Kolegium Witkowskiego. Nie będę mówił tutaj o wszystkim, ale to, co mi było najbliższe, mianowicie wielką wojnę wytoczyli Witkowskiemu i Uniwersytetowi przede wszystkim artyści i przedstawiciele Stowarzyszeń Kulturalnych Krakowa, którzy to w 1905 roku wygrali wielką batalię, pisałem gdzieś tam, wygrali wielką batalię o uratowanie domków przy kościele świętego Idziego, tamten, gdzie dzisiaj jest bodajże żłobek gminy miasta Krakowa, a to był do zburzenia. Otóż oni to wygrali i teraz podniesieni na duchu postanowili walczyć o to, o uratowanie plant i o to, żeby nie postawiono tutaj. Proszę Państwa, a żeby nie postawić, różne argumenty się pojawiały. Wśród tych była między innymi argument taki, że jeśli powstanie ten budynek dla fizyków, to w wypadku ewentualnego wybuchu gazu w tym gmachu zostanie zniszczona Biblioteka Jagiellońska umieszczona wówczas w Kolegium Maius. Najbardziej mnie ucieszył inny argument, który chyba się niedawno pojawił także i tutaj. Mianowicie to był protest dlatego, że obok na ulicy Straszewskiego przebiegała linia tramwajowa. I autorzy ci pisali o tym, że, proszę Państwa, że z drugiej strony budynek, w którym będą dokonywane doświadczenia, w którym możliwość katastrofy wskutek wybuchu jest większą niż gdziekolwiek, zagraża poważnie w sąsiedniej bibliotece. Bliskość zaś linii tramwaju elektrycznego nie może korzystnie wpływać na doświadczenia. Proszę Państwa, no cóż, jak się grzebie w dokumentach, to nagle i konteksty współczesne można znaleźć. Proszę Państwa, okazuje się, że jednak profesor Witkowski nie uległ i w dniu 4 marca 1912 roku odbyła się uroczystość otwarcia tego właśnie budynku. A żeby jeszcze przybliżyć, no niestety on gdzieś 10 miesięcy po otwarciu zmarł 21 stycznia 1913 roku. W ciągu tygodnia, proszę Państwa, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydował o powierzeniu katedry fizyki naszemu Marianowi Smoluchowskiemu. W ciągu tygodnia. Macie Państwo tutaj ten z prawej strony, to Smoluchowski. Proszę Państwa, i tak okazuje się, że w tym Kolegium Witkowskiego fizycy przetrwali aż do lat 60. XX wieku.
aż doczekali, bowiem następna przeprowadzka czekała fizyków w 964, w czasie jubileuszu 600-lecia fundacji naszej uczelni. Zbudowano wówczas przy ulicy Reymonta, to jeszcze taki właśnie siedziba Instytutu już historii, bowiem zdecydowaliśmy swego czasu o przekazaniu historykom tego gmachu po wyjściu. I tak to wygląda ta największa sala, dzisiaj nosząca imię księdza Józefa Tischnera. Teraz na ulicę Reymonta, proszę Państwa, przeszliśmy. Znaczy, okazało się, że po przygotowania dosyć długo trwały. W 59 roku postanowiono położyć kamień węgielny pod gmach Instytutu Fizyki, Matematyki i Fizyki. Ten odczytujący ten akt to jest profesor, to jest, proszę Państwa, ówczesny dyrektor czy Instytutu Rusycystyki na UJ-cie, no właśnie, wyskoczyło mi nazwisko, który był poliglotą, znał 15 języków. I okazuje się, że właśnie on odczytywał tu tekst. Ten z prawej strony to rektor Stefan Grzybowski. Obok, najniżej chyba, ten młody człowiek w okularach, to jest niejaki Kazimierz Grotowski, o ile pamiętam, nikomu tu pewno nieznany. Proszę Państwa, okazuje się, że w ten sposób położono kamień węgielny. Tak wyglądał ten budynek Instytutu. Zaczęto budować właśnie ten budynek, a tak wyglądał już w latach późniejszych, przy Reymonta 4. Przy Reymonta 4 w ten sposób i w ten sposób kończę, proszę Państwa, bo się okazuje, że jeszcze i Stefana Banacha postawiono tutaj pomnik niewielki w 99 roku. No i wreszcie, proszę Państwa, powrót do źródeł. Po kilkudziesięciu latach znowu zdecydowano się przenieść wydział, tym razem fizyki, astronomii i informatyki stosowanej na kampus 600-lecia odnowienia Uniwersytetu. Jak Państwo widzieli z tego mojego tutaj kontekstu historycznego, wynika, że lokalizacja tego wydziału nie była przypadkowa. Uważam też, że niewykluczone, że przy podejmowaniu decyzji o zlokalizowaniu kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu, w tym naszego tu wydziału, w najbliższym sąsiedztwie Zakrzówka i Skałek Twardowskiego, władze Uniwersytetu oraz miasta Krakowa kierowały się zapisami na pewno w przechowywanej od XV wieku księdze Twardowskiego, zwanej Liber Magnus. Może mieli także swój udział w tej decyzji, podejmowany przez nich nieświadomie. Oczywiście udział pan Twardowski, pan Witelion i doktor Faust. Jedno należy podkreślić. Zamiast pracowni w Skałach, w Pieczarach, w Skałkach Twardowskiego, mają dziś fizycy wspaniałe, wyposażone w najlepszą aparaturę, o czym mogliśmy się tu przekonać, laboratorium. Ożywia ich jednak wciąż ta sama żądza Poznania, która przed wiekami gnała ich duchowych ojców z miejsca na miejsce, w nadziei, że uda im się odkryć tajemnice natury i tajemnice wszechświata. Rzecz w tym, że z tą ostatnią przeprowadzką naszych fizyków zamyka się na swój sposób koło historii. Czy rzeczywiście pozostaną tutaj w pobliżu Skałek Twardowskiego i w sąsiedztwie Groty Twardowskiego na zawsze? Sądzę, że nie. Myślę, że za lat kilkadziesiąt, a może za lat 100, zdecydują się na nową przeprowadzkę. Ale dokąd? Tego nie byłby w stanie przewidzieć ani Witelion, ani doktor Faust, ani nasz rodzimy mistrz Twardowski. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy panu rektorowi Ziejce. Poznaliśmy historię naszych przeprowadzek. W międzyczasie pojawił się pan Kazimierz Barczyk, reprezentujący władze miasta. Panu Kazimierzowi już dziękowaliśmy za wkład w ustawę, która umożliwia nam realizację kampusu. Proszę Państwa, teraz mam jeszcze jeden punkt
naszego tutaj programu w tej sali, mianowicie wręczenie nagrody profesora Henryka Niewolniczeńskiego. Bardzo proszę pana dyrektora Instytutu Fizyki, profesora Romana Planetę o przeprowadzenie tej części uroczystości. Proszę państwa, gmach fizyki krakowskiej jest budowany przez wiele pokoleń badaczy. Każdy z tych badaczy wniósł większą lub mniejszą cegiełkę do tego gmachu. Tu już pewne nazwiska pojawiły się w wystąpieniu pana profesora, który tu już o fizykach trochę mówił. Dzisiaj chciałbym się skoncentrować na osobie pana profesora Henryka Niewolniczeńskiego, którego po pierwsze tu mamy. Chciałbym w tej momencie powitać także dzieci pana profesora, panią Justynę Blinowską i pana profesora Jerzego Niewolniczeńskiego. Proszę państwa, pan profesor Henryk Niewolniczeński to był osobą, która ukształtowała fizykę po II wojnie światowej. Ukształtowała obecne oblicze fizyki po II wojnie światowej. Z jego inspiracji rozpoczęto badania eksperymentalne w dziedzinie fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej, optyki atomowej, a także zbudowano pierwszy cyklotron krakowski w piwnicach budynku przy ulicy Gołębiej 13. Dzięki staraniom profesora Niewolniczeńskiego między innymi zbudowano w 1964 roku nowy budynek fizyki przy ulicy Reymonta, do którego przeprowadzaliśmy się też. Ta przeprowadzka też trwała około roku z ulicy Gołębiej na ulicę Reymonta. No i tam dotrwaliśmy do roku 2014, kiedy przeprowadziliśmy się tutaj do nowego budynku na kampusie. Proszę państwa, oprócz jednym z dokonań pana profesora Niewolniczeńskiego było także, że dzięki jego inicjatywie zbudowano osobny Instytut Fizyki Jądrowej w Bronowicach wyposażony w cyklotron U-120. No, proszę państwa, po przedwczesnej śmierci profesora w 1968 roku jego wychowankowie przekazali nam kolejnym pokoleniom fizyków etos pracy, który powinien nam towarzyszyć w badaniach. Także my, bezpośredni uczniowie wychowanków profesora, doczujemy to do dzisiaj po prostu, ten etos pracy, który zaszczepił nam profesor Niewolniczeński. Proszę państwa, dla zachowania w naszej pamięci osoby pana profesora, Instytut Fizyki w 1978 roku postanowił ufundować nagrodę jego imienia, która przyznawana jest od roku 1978 co 3 lata. I to jest nagroda przyznawana wybitnemu absolwentowi naszego wydziału pracującego na jednej z polskich instytucji naukowych. I w tym roku laureatem nagrody jest pan dr Krzysztof Wolfeld, pracujący obecnie w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Warszawie. Prosimy pana dyrektora. Jest mi niezmiernie przekazać panu dyplom tej nagrody, a więc Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznał w roku 2015 nagrodę imieniem profesora Henryka Niewolniczeńskiego panu doktorowi Krzysztofowi Wolfeldowi za wkład do teorii układów silnie skorelowanych z orbitalnymi stopniami swobody oraz za interpretację wyników eksperymentów metodą Ricks. Gratuluję bardzo. Gratuluję. Dziękuję panie dyrektorze. Proszę państwa, a teraz mamy uroczystość przecięcia wstęgi. Tutaj jako akt wejścia do nowego budynku. Ja chciałem poprosić tutaj wszystkich trzech panów rektorów. Chciałem prosić pana Krzysztofa Kiendrę, projektanta budynku i przedstawiciela firmy Hochtief, pana inżyniera Bliskiego. Proszę państwa, ten człowiek, który odczytywał profesor, to był Wiktor Jakubowski, który odczytywał. Nie czytam tylko. Dobrze, no to zaczynamy.
Polski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję. Proszę Państwa, zanim wyjdziemy, ja jeszcze chciałem się pochwalić prezentem, który dostaliśmy od Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. On tam leży. Ja boję się go wyjmować i poproszę przy okazji o instrukcję panią dziekan, jak należy się tym posługiwać. W każdym razie bardzo dziękujemy Uniwersytetowi Warszawskiemu za ten prezent. Robić naprawdę profesjonalne badania naukowe. Tu jest pracownia poświęcona właściwie technice pomiarowej związanej z skaningową mikroskopią sił atomowych. Bardzo małe tutaj urządzenia z dedykowanym odpowiednim oprogramowaniem. Zbadać skład chemiczny związków, które składają się z tych samych atomów.